Szanowni, chciałbym przypomnieć Wam i sobie opis doświadczenia, które wykonywaliśmy dzisiaj na lekcji, a którego celem było przedstawienie czy zbadanie w zasadzie zasady akcji i reakcji albo tego, co nazywaliśmy wzajemnością oddziaływań. No i punktem wyjścia było sytuacja, którą analizowaliśmy na poprzedniej lekcji, to piękne zdjęcie, czy obrazek, właściwie obraz łodzi za stojącej przy brzegu na jeziorze. No i stwierdziliśmy, że na łódź oczywiście koniecznie działa siła grawitacji powszechnej, od tego nie ma wyjątku, no ale łódź nie spada do środka Ziemi, ponieważ podpiera ją woda. No ale ponieważ woda działa na łódź siłą działającą do góry o wartości równej ciężarowi tej łodzi, no to z wzajemności oddziaływań, zasady akcji i reakcji wynika, że łódź działa na wodę taką siłą o tej samej wartości skierowaną w dół i wtedy sobie zażartowałem, że gdyby to jezioro stało na takiej wielkiej wadze i gdyby tą wagę przed położeniem łodzi na wodzie wytarować, no to po położeniu tej łodzi na wodzie waga wskazałaby wartość tej siły, która dodatkowej siły, która działa na wodę w kierunku w dół. No i oczywiście jeziora nie mamy do dyspozycji, ale korzystając z takiej bombki akrylowej, którą można sobie samemu otworzyć, pomalować w środku i powiesić na choince, i kulek metalowych, zwykłych kulek metalowych, styropianowego kubka wody i wagi jubilerskiej, mogliśmy przeprowadzić analog tego doświadczenia. No najpierw w tych kulkach pracowaliśmy w parach, każda para zamknęła w tej bombce cztery kulki i nawet się nie rozsypywały bardzo i nie otwierały same. Zważyliśmy, ile waży bombka z kulkami, i zapisaliśmy sobie ten rezultat. No a potem może się przeniosę na drugą stronę, może tak będzie lepiej. A potem postawiliśmy na wadze najpierw wypełniony wodą kubek i wytarowaliśmy wagę, a następnie do tego kubka włożyliśmy bombkę, która pływała w wodzie. No i co się okazało? Waga wskazała wynik z dokładnością do dziesiątych części grama równy ciężarowi wyznaczonemu wcześniej tej bombki z kulkami. No i w związku z tym potwierdziło się to, o czym mówiliśmy na lekcji. Na bombkę działa siła grawitacji, ale bombka upada, nie spada, ponieważ woda podpiera bombkę siłą, którą nazywamy siłą wyporu. Będziemy jeszcze o tym bardziej szczegółowo mówić i badać własności tej siły wyporu. No ale skoro woda działa na bombkę, to bombka musi działać na wodę siłą skierowaną w przeciwnym kierunku. No i właśnie tę siłę mierzy nasza waga. No i to wszystko, gdybyśmy teraz chcieli jakoś opisać, no to tu mamy opis, wzór takiego opisu doświadczenia. No, ten opis powinien mieć tytuł. Jak można to nazwać? Testowanie wzajemności oddziaływań, albo testowanie prawa akcji i reakcji, albo badanie wzajemności oddziaływań, albo badanie prawa akcji i reakcji. Po co przeprowadziliśmy to doświadczenie? No, chcieliśmy właśnie sprawdzić, czy prawdą jest w tym konkretnym przypadku tylko, że jeżeli woda działa na bombkę siłą skierowaną do góry, to bombka działa na wodę siłą skierowaną w dół o tej samej wartości. I po prostu chcieliśmy tę siłę zmierzyć i przekonać się, czy ona rzeczywiście jest co do wartości równa ciężarowi bombki. No a że woda działa na bombkę siłą równą
co do wartości jej ciężarowi, no to wynika z tego, że bombka jest nieruchoma, ona stoi w tej wodzie, prawda? Ani nie leci do góry, gdyby ta siła działająca od wody była większa niż ciężar, ani nie spada w dół, gdyby ta siła działająca od wody nie tonie, tak? Była mniejsza. Co było potrzebne do tego doświadczenia? No trzeba wypisać te wszystkie elementy, bombka, kulki, kubek styropianowy, woda i waga i coś do zanotowania wyników. W jaki sposób przebiegało to doświadczenie, to o tym właśnie opowiadałem przed chwilą. Można sobie pomóc rysunkiem, nawet trzeba sobie pomóc rysunkiem, tylko ten rysunek trzeba opisać, co jest czym na tym rysunku, prawda? Szczególnie jeśli nie jest jakoś bardzo wyraźny. Jakie wyniki otrzymaliśmy? Jeżeli coś zmierzyliśmy, to trzeba to koniecznie podać, te liczby. No więc można podać wartość wagi w gramach samej bombki z kulkami i ten sam wynik pomiaru w momencie, kiedy tą bombkę kładliśmy na wodzie. I też pytanie, jakie wnioski wyciągnęliśmy z tego doświadczenia? No, porównując te wartości, one z dokładnością do dziesiątych części grama były takie same, więc wniosek jest taki, że faktycznie w tym wypadku zasada akcji, reakcji, zasada wzajemności oddziaływań jest spełniona.